Ubytki do 3 cm. Czasem nie da się ich uniknąć. Dzisiaj dowiemy się, jak w łatwy sposób się ich pozbyć. Zapraszam. Będziemy potrzebować gruntu uniwersalnego GU40 Acryl Putz, masa szpachlowa Acryl Putz ST10, mieszadło wolnoobrotowe, szpachelka, wałek malarski, kuweta malarska, paca do szlifowania, gąbka ścierna, wiadro, papier ścierny lub siatki różnego rodzaju. Przed przystąpieniem do pracy powinniśmy zadbać o to, aby nasze podłoże tworzyło jednolitą strukturę. Należy pozbyć się odpadających elementów, pyłu lub kurzu. Dopiero na czystej powłoce możemy przejść do kolejnego kroku. Następne w kolejności będzie gruntowanie naprawionego miejsca gruntem GU40 Acryl Putz. Dzięki swoim właściwościom może być on stosowany na mocno chłonnych podłożach wszelkiego typu. Oprócz zapobiegania zbyt dużemu oddawaniu wody do podłoża, grunt zwiększa przyczepność oraz gwarantuje prawidłowe wysychanie nałożonej później warstwy. By móc uzupełnić ubytek, należy zgodnie z zaleceniami producenta rozrobić odpowiednią ilość gładzi szpachlowej z wodą. Pamiętajmy o dokładnym wymieszaniu składników przy użyciu mieszarki. Gdy otrzymamy należytą konsystencję, przy pomocy szpachelki nierdzewnej, nakładamy masę na ubytek. Śnieżnobiała gładź szpachlowa ST10 marki Acryl Putz doskonale nadaje się do nanoszenia na tynki, płyty drewniane, materiały drewnopochodne, cegłę czy beton. Ostatnim krokiem do uzyskania perfekcyjnie gładkiej powierzchni pozbawionej ubytków jest przeszlifowanie i gruntowanie. Czynność tą wykonujemy za pomocą siatki lub papieru ściernego. Na koniec, by mieć pewność, że chłonność podłoża jest identyczna w każdym miejscu, powłokę gruntujemy gruntem uniwersalnym GU40. Najczęstszymi błędami są nieoczyszczenie podłoża przed rozpoczęciem prac, rozpoczęcie prac na podłożu wilgotnym, nieodpowiednie przygotowanie masy szpachlowej, nanoszenie zbyt grubych warstw gładzi. Kamień z serca, ubytki ze ścian. Przy zastosowaniu się do porad nie zobaczymy ich jeszcze bardzo długo.